Widzę księżyc, gwiazdy. Czy to jest planeta? Czyli jednak tak! O! Tam w kosmosie jest mnóstwo planet, no i jest i Słońce. To jest Układ Słoneczny. Ciekawe. Jakie planety są w Układzie Słonecznym? Doskonały pomysł, Taps. Polećmy w kosmos, by to sprawdzić. Potrzebny mi silnik rakietowy. Silnik rakietowy gotowy. Aktywuj stację Blippiego. A teraz powiększmy się do wielkości planety. Rośniemy! Widzisz, Taps? Jesteśmy w kosmosie! O, to meteor! Cześć, to ja, Blippi. Witajcie w kosmosie! Jestem Meteor Marynia! Przyleciałem tu, by poznać wszystkie planety Układu Słonecznego. Fantastycznie! Jest ich tu aż 8! Może cię im przedstawię, co? Najbliżej płonącego Słońca są dwie najmniejsze planety, Merkury i Wenus! Ohoho! Naprawdę gorąco! Lećmy dalej! Trzecia planeta od Słońca to wasz dom, Ziemia! Cześć, mamo! A to jest Mars, czerwona planeta! Jest czerwony, bo pokrywa go rdzawy piasek! Ale dużo piasku! Lećmy! Następny jest wielki Jupiter! Większy niż wszystkie planety razem! Ale wcale się go nie boję! Lećmy dalej! Jesteśmy już bardzo daleko od Słońca! Poznajcie Saturna i jego pierścienie! Jej! Są przepiękne! Podlećmy bliżej! Oczywiście! O! O! Ho, ho, ho! O! Zaczekaj! Jeszcze nie skończyliśmy! Po lewej widzisz Urana. Jest oddalony od Słońca o miliardy kilometrów. A teraz poznaj najdalszą, wietrzną i najzimniejszą planetę – Neptuna! O? Blippi? Rany! Poznałem odpowiedź na moje pytanie. Jakie planety są w Układzie Słonecznym? Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Prześlij odpowiedź, Taps. Dziękujemy za wycieczkę, Maryniu. Było ciekawie. Trzymaj się, Blippi. Zaraz będzie padać deszcz meteorytów. Pa, Maryniu, meteorze. Ojej! Spójrz na te kaczki pływające w stawie. Masz rację, Dibo. Musi być jakiś powód, dla którego kaczki nie toną. Ciekawe, dlaczego kaczki nie toną. Świetny pomysł. Spytajmy jedną z nich. Potrzebne mi będą kacze nogi i skrzydła. Kacze nogi i skrzydła gotowe. Aktywuj stację Blippiego. Kurczymy się! Auto Blippiego jest gotowe na przygodę! Hej, kaczuszko, kaczuszko! Hej, mała kaczuszko! O-o-o-o! Duża kaczuszka! Trzymaj się, Dibo! Hej, to ja, Blippi, a to jest Dibo. O, witajcie, Blippi i Dibo. Jestem Dariusz. Witamy w naszym stawie. Chcecie popływać? Cóż... Jesteśmy tu, bo chcemy się dowiedzieć, jak unosisz się na wodzie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. O, my kaczki dużo machamy nogami. Chcesz zobaczyć? Świetny pomysł. Zobaczmy to. Nie możemy się zbytnio zbliżyć. Masz rację, przecież mamy lornetkę. O! Już coś wiesz? Jej, masz błoniaste stopy! Dibo miał rację. Przestałeś wiosłować, a nadal pływasz. To pewnie nie nogi unoszą mnie na wodzie. O, mam pewien pomysł.
pływanie musi mieć coś wspólnego z naszymi piórami. Tatku, pokaż Blipiemu swoje pióra. Juhu! Ależ tu dużo piór! I są pokryte czymś tłustym. Wytwarzamy olej, który sprawia, że nasze pióra są wodoodporne. Wodoodporne pióra! Jej! Czy to jest bąbelek? Bąbelki? Co one tu robią? To powietrze! Bąbelki powietrza pływają między piórami jak baloniki. O, czyli to bąbelki pomagają nam pływać. Hej, tatku, mamy w piórach bąbelki powietrza. To prawda! I poznałem odpowiedź na moje pytanie. Jak kaczki pływają? Pióra kaczek zatrzymują bąbelki powietrza, które unoszą je na wodzie. I kaczki mogą pływać. Prześlij odpowiedź, Dibo! Dziękuję za wszystko, Dariuszu. Pa, pa! Pływajcie sobie! Pa, Blipi! Jej! Ta pajęczyna wygląda wspaniale! Masz rację, Dibo! Sieć pajęcza jest doskonale zaprojektowana. Ciekawe, jak pająki tkają pajęczynę? Tak, poszukajmy pająka i spytajmy go! Potrzebne mi będą skrzydła i nogi pająka. Skrzydła i nogi pająka gotowe. Aktywuj stację Blipiego! Kurczymy się! Auto Blipiego jest gotowe na przygodę. Bonjour, jestem Sylwek. Jesteście na czas, by zobaczyć moje kolejne artystyczne dzieło. Hej, to ja, Blipi. Będziesz tkać pajęczynę? Oczywiście, to będzie moje największe dzieło. Najbardziej pajęcza pajęczyna ze wszystkich. Chcesz pomóc? Tak, bardzo chcę się dowiedzieć, jak pająki robią pajęczynę. No to działajmy. Dibo, zaraz wracam. Blipi, będziesz moim asystentem i pomocnikiem. Pajęczyna będzie okrągła z kilkoma trójkątami w środku. Jakiego sznurka używasz, żeby stworzyć swoją pajęczynę? Używam nici pajęczej, którą robię sam, a ona wyskakuje z mojego brzucha. Dla pająka lub robaka te nici są mocne jak stal. Jakież to ciekawe! A teraz zacznijmy tkać moje arcydzieło. Przytrzymasz moją nić, Blipi? Tak! Jej! Faktycznie jest okrągła! A, doskonale! Trzymaj się mocno, Blipi, i przeleć tutaj, by ją zobaczyć! Wspaniała! Zaraz! Czy to mój portret na pajęczynie? Tak, to jesteś ty! Oto moje dzieło! Możesz ją przetestować! Poskacz po niej! Ho, ho, ho. Pajęczyna jest klejąca, aby łapać w nią owady? Sylwku, twoja pajęczyna jest piękna i praktyczna. I odpowiedziałeś na moje pytanie. Jak pająki tkają pajęczynę? Używają bardzo silnej i lepkiej nici, by stworzyć piękną, okrągłą pajęczynę. Dibo, prześlij odpowiedź! Sylwku, dziękujemy, że pokazałeś nam, jak się robi pajęczynę doskonałą. Pa, pa! Au revoir! Nie ma nic lepszego niż soczysty owoc. Masz rację, Dibo. Warzywa też są pyszne. Ciekawe, jaka jest różnica między warzywami a owocami. Doskonały pomysł. Udamy się do tego ogrodu, żeby się dowiedzieć. Potrzebne mi będą skrzydła i chwytak. Skrzydła i chwytak gotowe. Truskaweczki do miseczki. Aktywuj stację Blipiego.
zmniejszamy się! Auto Blipiego jest gotowe na przygodę! No dobrze, jesteśmy w ogrodzie działkowym, gdzie hoduje się różne owoce i warzywa. Patrz, ktoś tam stoi! Uwaga, kochani! Pojawił się kolejny zawodnik w naszym świeżym, chrupiącym i zdrowym teleturnieju... Owoc czy warzywo! Przedstawcie się! Hej! To ja, Blippi! A to jest Dibo! Dobrze, Blippi i Dibo, szybkie przypomnienie, zanim zaczniemy. Wszystkie owoce mają pestkę lub nasiona i pochodzą z roślin kwitnących. Owoce mają pestki lub nasiona i zawsze jest kwiat, jasne! Ale warzywa to co innego. Zwykle to korzenie lub liście. Już wszystko wiem. Doskonale. Zagrajmy! Powiedz, Blippi, czy ta oto marchew to owoc, czy... O! Marchew jest warzywem, bo jest korzeniem i ma liście! Tak, brawo! Ale czy rozpoznasz dwa pozostałe? Proszę, powiedz mi, czy ten pomidor jest owocem, czy warzywem? To jest trudne. Dobrze, pomidor rośnie na roślinie, ale ma pestki. Czy... to też warzywo? O, przykro mi, pomidor jest owocem! A teraz ostatnie pytanie. Blippi, bardzo proszę, odpowiedz. Czy ta truskawka jest owocem czy warzywem? Truskawka jest... owocem? Tak, truskawka jest owocem! Masz dwie poprawne odpowiedzi, co oznacza, że ta nagroda jest... moja! Jej! Dziękuję, panie Zdrówko! I mam także odpowiedź na moje pytanie. Jaka jest różnica między warzywami i owocami? Warzywa to korzeń i liście, a owoce wyrastają z kwiatu i mają pestki lub nasiona. Prześlij odpowiedź, Dibo! Pa, pa, panie Zdrówko! Wielkie gratulacje, Blippi! To nasza gra! Jestem Ogórek Zdrówko i przypominam, że jestem owocem! W kolejnym odcinku Madame Mango! Oglądajcie! Owoc czy warzywo! Jej! Taps! Jesteśmy w lesie deszczowym! Masz rację! Na pewno żyje tu wiele interesujących zwierząt. Ciekawe, jakie zwierzęta żyją w lesie deszczowym? Będę potrzebować chwytaka i nóg pająka. Chwytak i nogi pająka gotowe. Aktywuj stację Blippiego! Auto Blippiego jest gotowe na przygodę. Jej! To miejsce jest bardzo zielone! Myślę, że często tu pada. Tak, masz całkowitą rację. Cześć, to ja, Blippi. A to jest Taps. Hej, jestem Baj, wielki miś panda. Miło was poznać. Chcemy się dowiedzieć, jakie zwierzęta mieszkają w lesie deszczowym. Oprowadzisz nas? Tak, oczywiście, ale spotykam się z siostrą na obiad, a zawsze się spóźniam, choć raz chciałabym być tam na czas. To nie potrwa długo. Świetnie, chodźmy sprawdzić, kogo spotkamy. Dzięki, Baj. Przed obiadem robi się odrobinę głodna. Czy po drodze nazrywacie mi trochę bambusa? Tak na przekąskę? Pewnie. Jej, ten bambus jest wysoki jak dom. Ale najlepsze pędy są na szczycie. Dasz radę? Woo! Woohoo! Au! Cudownie! Jej, spójrz, tu jest małpka. To Rokselana złocista. Cześć, Frycku. Przepraszam, Frycku. My, pandy, uwielbiamy bambus. Właściwie tylko to jemy. To nie jecie lodów? Lodów też nie. No chyba, że o smaku bambusa. Mógłbyś mi podać jeszcze troszkę? Przez to przeżuwanie okropnie zgłodniałam. Oczywiście. Tam widzę soczysty pęd. Jej! Małe czerwone robaczki. O, to Zenek i Zuza. Czerwone żuki bambusowe. Cześć, robaczki. O nie! Znowu się spóźnię. Musimy się spieszyć. O nie, dlaczego? Przepraszam, ale pomagałam moim nowym znajomym, Blippiemu i Tapsowi. Cześć.
Czy poczęstowałabyś mnie bambusem, proszę? Dziękuję za wycieczkę, Baj. Pomogłaś mi poznać odpowiedź na moje pytanie. Jakie zwierzęta żyją w lesie deszczowym? Małpy rokselany, czerwone żuki i wielkie pandy, które uwielbiają jeść bambus. Prześlij odpowiedź, Taps. Ja też już trochę zgłodniałem. Do zobaczenia! Pa, 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 pa! O, kurczaki! Wulkan! To prawda, Dibo! Kiedy wulkan wybucha, wydobywają się z niego dym i gorąca lawa. Ciekawe, co sprawia, że następuje erupcja? Świetny pomysł! Wejdziemy do wnętrza wulkanu i się dowiemy! Potrzebne mi skrzydła, pajęcze nogi i osłona termiczna. Skrzydła, pajęcze nogi, osłona termiczna, gotowe. Aktywuj stację Blippiego! Auto Blippiego jest gotowe na przygodę! Przelećmy przez ten boczny otwór wentylacyjny. Rzeczywiście bardzo tu gorąco. Cześć wam! Jestem Madzia, potwór z magmy! Hej, to ja, Blippi, a to jest Dibo. Chcemy się dowiedzieć, dlaczego wulkan wybucha. To będzie pyszna przygoda, Blippi i Dibo. Skoro o tym mowa... Głęboko w ziemi ciepło planety topi skały w ciecz, znaną również jako magma. Jak ja! Masz rację, Dibo. To jak jedna z naszych ulubionych gier. Podłoga to lawa! Magma staje się lawą, gdy wydostanie się z wulkanu. Czyli to ja jestem podłogą! Unosimy się! To dlatego, że im więcej skał pod nami się stopi, tym więcej magmy zmiera się tu, w wulkanie! Hej! Ciekawe, dokąd to prowadzi! Uważaj, Blippi! Magma! Było blisko! Madziu, teraz prawie zapełniłaś całą jaskinię. Zdaje się, że tak, a wraz ze wzrostem ciśnienia wewnątrz wulkanu podnoszę się, aż przebijam się przez skorupę zastygłej lawy lub skały. Trzymać się! Jej! Dużo lepiej. Madziu, co za odlot! I mam odpowiedź na moje pytanie. Co powoduje wybuch wulkanu? Wulkan wybucha, gdy gorąca magma w jego wnętrzu wytwarza ciśnienie i przebija się przez powierzchnię Ziemi. Prześlij odpowiedź, Dibo. Było miło, Blippi. Dobrze się bawiłeś? Oczywiście. Pa, pa, Madziu. Jej! To bardzo wysoka góra! Na pewno gdzieś są dużo wyższe góry, Taps. Ciekawe, która góra jest najwyższa na świecie? Doskonały pomysł, Taps! Wybierzemy się w Himalaje i się dowiemy! Potrzebne mi skrzydła i ramię koparki. Skrzydła, ramię koparki, gotowe. Aktywuj stację Blippiego! Auto Blippiego jest gotowe na przygodę. Lećmy odnaleźć najwyższą górę na świecie. Juhu! Hej, to ja, Blippi. A to jest Taps. Szukamy najwyższej góry na świecie. Właśnie się po niej wspinam. Cześć, jestem Becia Yeti. Yeti! Wybieram się na sam szczyt. Tam jest najlepszy śnieg. Fuj! Nie ma nic gorszego niż stary śnieg! Czy mogę się przyłączyć? Chciałbym zobaczyć, jak to jest być na szczycie najwyższej góry. Oczywiście, ale nie zdziw się!
Ta góra jest bardzo wysoka! O! Lód! Jesteśmy wysoko! A tu jest dużo, dużo zimniej! Dziękuję, Tops! Uwielbiam ciepłe kakao! Lawina! Mam cię! Mało brakowało! Hej! Jesteśmy na szczycie! Tak! Udało się! O! Bardzo tu wieje! Blippi! Już cię mam! A jak nazywa się ta góra? To Chomolungma! Ale nazywacie ją Mount Everest. Masz rację, Taps. Mam już odpowiedź na moje pytanie. Która góra jest najwyższa na świecie? To Mount Everest. Szczyt leży 8849 metrów nad poziomem morza. Prześlij odpowiedź, Taps. A śnieg tutaj jest przepyszny! Śnieżne beki. Smacznego śniegu. Pa, Beciu Yeti. Pa, Blippi. Spójrz na ten płatek śniegu. Wow. Masz rację, Dibo. Płatki śniegu są piękne. Ciekawe, jak powstaje płatek śniegu. Doskonały pomysł, Dibo. Polecimy do chmur i się dowiemy. Potrzebny nam będzie chwytak i skrzydła. Chwytak i skrzydła gotowe. Aktywuj stację Blippiego. Auto Blippiego jest gotowe na przygodę. Dowiedzmy się teraz, jak powstają płatki śniegu. Jesteśmy bardzo wysoko i zaczyna robić się zimno. Czy to nie wspaniałe? Jestem Mimi, witam na mojej chmurze. Cześć, to ja, Blippi, a to jest Dibo. Widzę, że bardzo ciężko pracujesz. Ha! No tak. Teraz jestem mała, ale niedługo będę dużym płatkiem śniegu. Podasz mi proszę kawałek tej chmury? Woda z chmury zamarza na mnie i staje się coraz większa. Jeden płatek śniegu może składać się z aż 100 kryształków wody. Mimi, te kryształy naprawdę bardzo cię powiększają. Masz! Dibo, przynieś! Jestem już wystarczająco ciężka i mogę opaść na ziemię. Za mną! Mimi, za każdym razem, gdy para wodna przymarza do ciebie i staje się kryształem, powiększasz się i stajesz się piękniejsza. Dziękuję. Masz 6 ramion, tak jak każdy inny płatek. Ale masz niepowtarzalny wzór, prawda? Tak, żaden wzór się nie powtarza. Czyli nie ma drugiej takiej jak ja. To bardzo ciekawe, prawda? O, bałwan! Wspaniale! Wyląduję tam z moimi kolegami. Udało się! Jestem na miejscu. Doskonale, Mimi. Teraz mam odpowiedź na moje pytanie. Jak powstaje płatek śniegu? Para wodna zamarza, tworząc mały kryształ lodu, który z czasem powiększa się o kolejne kryształki, formując wyjątkowy płatek śniegu. Prześlij odpowiedź, Dibo. Pa, pa, Mimi. Pa, Blippi. Uwielbiam czekoladę. Jem ją sobie od czasu do czasu. Ty też ją lubisz, Dibo? No tak, psy nie mogą jeść czekolady. To dla nich niezdrowe. Ciekawe, jak
Tak się robi czekoladę. Świetny pomysł! Wlećmy do tej fabryki czekolady i się dowiedzmy. Potrzebne mi będą skrzydła, poduszkowiec i silnik. Skrzydła, poduszkowiec i silnik gotowe. Aktywuj stację bliźniego! Zmniejszamy się! Auto Blipiego jest gotowe na przygodę. Przygotujmy kilka czekolad w fabryce czekolady. Cześć wam! Nie jesteście ziarnami kakao? Są mi potrzebne, żeby zrobić z nich czekoladę. Nie jestem ziarnem, to ja, Blipi. A to jest Dibo. Hej, Blipi! Hej, Dibo! Jestem Tosia Tabliczka Czekolady. Witajcie w mojej fabryce słodkości. Dzięki, Tosiu. Chciałbym zobaczyć, jak się robi tabliczki czekolady. Oprowadzisz nas? Oczywiście. Wszystko zaczyna się od ziaren kakao. Ha! Te ziarna pochodzą z roślin. Ale jak ziarna zmieniają się w czekoladę? Czeka je mała podróż. Najpierw porządna kąpiel. Potem nasze ziarna troszkę się prażą, a następnie zostają dokładnie zmielone. Ha! Zmielone ziarna miesza się z cukrem i mlekiem, aby były słodkie i gładkie. Uwaga, Dibo! Pora na narty! Nie, ale będzie fajnie! To nasza czekoladka Dibo! Gdy czekolada uformowana w tabliczki ostygnie, zawijamy ją w piękne papierki! Ta-da! Jej! Jesteście identyczne! A ja mam odpowiedź na moje pytanie. Jak się robi czekoladę? Ziarna kakao się myje, praży, mieli, miesza z mlekiem i cukrem i formuje z nich tabliczki czekolady. Prześlij odpowiedź, Dibo. Dziękuję ci, Tosiu, za słodką wycieczkę. Nie ma za co. Pa, Blipi. Pa, pa. Masz rację, Dibo. Tu mieszkają kangury. A my jesteśmy w Australii. Wiesz, tutaj nigdy nie wiadomo, kiedy kangur na ciebie... Jejo! Wyskoczy! Rany! Jakże wspaniały skok! Ciekawe, jak wysoko może skoczyć kangur? Doskonały pomysł! Spytamy się jakiegoś kangura. Do tej przygody potrzebuję żabich nóg. Żabie nogi gotowe. Aktywuj stację Blipiego! Auto Blipiego jest gotowe na przygodę. Jesteśmy na pustkowiu. Poszukajmy zatem kangura. Czołóweczka, jestem Radzia. Co nas tu sprowadza w tej przedziwnej maszynie? Cześć, Radziu. To ja, Blipi. A to jest Dibo. Chcielibyśmy zobaczyć, jak wysoko potrafi skakać kangur. Miło mi was poznać. Cóż, potrafię skakać tak wysoko, by wskoczyć na wasz pojazd, ale potrafię też skoczyć wyżej. Radzia skacze całkiem wysoko i bardzo szybko. Też jesteś szybki. Blipi, może się pościgamy? Brzmi jak plan. Świetnie, zróbmy wyścig dookoła tej wielkiej skały. Nazywamy ją Uluru albo Ayers Rock. To serce Australii. Jej, fantastyczna. Kto pierwszy tutaj wygrywa. Nie ma sprawy, Radziu. Tylko słuchaj, po drodze może być płota albo dwa. Dobrze wiedzieć. Dobry skok! A skoczysz jeszcze wyżej? Tak!
Ten ma aż 3 metry! Ojej! Juhu! Dla najlepszego skoczka, jakiego widzieliśmy! A ja znam już odpowiedź na moje pytanie. Jak wysoko skacze kangur? Kangury mogą skakać na ponad 3 metry. Prześlij odpowiedź, Dibo. Świetna zabawa, Blippi. Muszę się ochłodzić. To dlatego liżę łapki. Kangury tak robią. Pa! Pa, pa!